Chciałabym teraz pokazać, jak wyglądają korony i licówki porcelanowe wykonane na zębach własnych, wtedy kiedy nie musimy uzupełniać braków lub jakieś zupełnie minimalne. To jest pacjentka, która ma 46 lat, bardzo atrakcyjna kobieta. Zęby są jej najsłabszym punktem. Zęby są bardzo brzydkie. Same kompozyty, odbudowy z kompozytów na wszystkich przednich zębach. Kompozyty mają to do siebie, że one po jakimś czasie starzeją się, wyglądają gorzej, łapią wszelkie osady, te brązowe kropki, które tutaj widzicie Państwo, jest to po prostu osad, który jak gdyby wżera się w kompozyt, który nie jest aż tak gładki z biegiem czasu, bo ulega starciu. Wymiana takich kompozytów przyniesie efekt tylko na krótki okres czasu. Nie będzie to efekt spektakularny. Dalej te zęby będą miały takie nieładne kształty. Jeden jest szerszy, drugi węższy. Jeden jest odchylony w tą stronę, drugi wysunięty w dół. Nie tworzy to harmonijnego uśmiechu. Tworzy to taki dysonans. Pacjentce się to nie podobało, dojrzała do tego, żeby zrobić swój uśmiech pięknym. Te zęby, głównie te kompozyty, zostały oszlifowane, zeszlifowane z zębów. Tak wyglądają zęby po oszlifowaniu. One są również wyczyszczone z próchnicy, chorobowych zmian, które występują w zębach, i zostały wykonane korony porcelanowe, korony bezmetalowe, które będą służyły również przez kilkanaście lat. Wygląda to pięknie, uśmiech jest odmłodzony około 25 lat. Być może nigdy pacjentka nie miała takich zębów, bo nie zawsze każdy z nas dostaje od natury ładne zęby. Czasami po prostu dziedziczymy po naszych rodzicach i dziadkach zęby żółte, krzywe, często również w nieładnym kształcie.